nie mylę. Dzień dobry, witamy w Divinity. Ruszamy! Chodźmy, Krystian. Jest następny dzień, więc idzie nam dobrze, bo zwykle mamy jedną sesję grania w Divinity, która trwa kilka godzin, a następna jest po 3 miesiącach. A teraz jest dnia następnego. O 15 w samo południe, moi drodzy, także tutaj... Uciechy z cieczami, to już chyba czytaliśmy, prawda? Ej, dobra, Paweł. Przyjdzie. Z Gienacka rzucę na nich deszcz meteorytów, chodź. Dobra, to rzucaj. Ale weź belkę ze sobą. A! Jezu. Tej grupa docelowa jest za daleko. Zapomniałem, że Shit. Ja ten. Ty walczysz? Tak. O, szkół. Zaraz, ja też jestem w walce? Tak. Czy Wulgraf ma tarczę? Nie, dobra, to tylko tak wyglądało. Nie, to jest podwójny miecz. Jak ty się dali zauważyć? Po prostu. Ziomek wyszedł, widzisz go. Oślepili mnie jeszcze. Spoko, spoko. O, myślałem, że to mogę na to na siebie nauczyć, narzucić podczas skradania, bo to w sumie dość cichy. To jest. Dobra, w tego gnoma walę. Dobrze. Muszę podejść. Lol. Ty, uważaj, bo ty znowu stoisz bliżej. O Boże. Wulgraf nawet ten był niewidzialny, to nawet nie zauważył. O Boże, kochany. Oj, oj, oj. Znowu, Krystian, wystawiłeś się w najlepszym możliwym miejscu. Ciekaj. Nie mogę odejść, ale spokojnie. To część mojego planu. Jesteś oślepiony, możesz coś zrobić? Jasne, że tak. Mogę ich wszystkich zabić. Okej. Okay. To brzmi dobrze, to dawaj. Lecisz. Okej. Okay. Co tam się stało? Czemu takie serduszko się... Nie mam najmniejszego pojęcia! Jak ja mogę ci pomóc? Gitara. Ja mogę zrobić... Ale Wulgraf dostał rykoszetem. O, zrobię tak, żeby cię, może ci to pomoże. W sensie wiesz, o co chodzi, nie? Może się skupią, ten ork jak będzie szedł, to na Niku się skupi. Znaczy ork myślę, że on po drodze powinien się spalić. Spalić, znowu moja runda, więc mogę zrobić takie coś jak... No. Myślę. Okej. Okay. Jesteś ślepy, Krystian. Krwawisz, może się ulecz. Bo jest gorąco, więc ten zamrożony wojownik może się jakby wstać. A możesz nie odejść? Tak. Odejść kawałek. Tak, żeby na pewno był fokus na Niku. O, ja mogę bić. Trafienie krytyczne. Uroba. Porażka. Shit. A, tak też można. Co to za taktyka? Co on zrobił? Awatarałem ja sobie dał. Aha. Dobra. Ja nie mam pojęcia, co tam wybuchło. W taki sposób, ale mnie to trochę zaniepokoiło. Dobra, strzelam chyba worka, wiesz? Czy on się spali, myślisz? Strzelaj w niego, w kogo lepszego można. No w tego zamrożonego typa, ale dobra. To Wulgraf za chwilę mu pójdzie na plecy. No to ruszaj. Czemu przez te płonące? Pokazywało, że nie będzie. Bum, bum. Jak to pokazywało? Przecież to bum, nie pokazuje. Bum. Okej. Okay. Czekaj. Kolejnie dla Wulgrafa to jest chleb powszedni. O, jakoś przeżył. Nie okaliczyłem go. Spokojnie, teraz brawo Wulgrafa, bum, bum. Dobra, odejdź, bo ten goblin może cię tra... Genialne. O nie! Bo się podpaliłeś. Ulecz może Wulgrafa, bo jak ten goblin zrobi jakiś przypał, to teraz wiesz. No. I poczekajmy i zobaczymy, co zrobi ten goblin. Po prostu. Tak chyba będzie najmądrzej.
Jak wejść do tych więzień obok? Jak polubiłem Nika? Czekaj. Nie, cel niewidoczny. No to nieważne. Czekaj, on tu biegnie. A! Dobrze. Potężne obrażenia. O! To wystarczyło. Nice. Problem polega na tym, że mam jeszcze jednego przeciwnika, ale spróbuję go ściągnąć. Gdzie on jest? Na górze. Tu jest ten. Po lewej, nie? Widzisz? Ja mam go po prawej na górze, no. Co ty zrobiłeś? Otworzyłem ten, otworzyłem klatkę do więzienia, wiesz? Bo tu więzień jakiś jest. Ej, mam pomysł. Zakradnę cię od tyłu i spróbuję go zabić wulgrafem. Okej. Okay. To na pewno zadziała? Nie, sprawdźmy. Nie! Ej, ale dużo mu wklepał. Ej, Wulgraf strasznie spoko wklepał. Myślałem, że będę miał jakiś bonus, wiesz o co chodzi. Wiem o co chodzi. Dobra, krótka walka. O Boże. Oj. O, ja, super, zasłużyłem. Nic ci nie zrobił. Pleckami, o. Ale jest zajęty, zmęczony znaczy. O, okaleczenie. Idę. No, mamy leciutki problem. Co ty nie powiesz? Spokojnie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po prostu robić tak. Super. Potem robisz tak. Walnij go po prostu, ja go berką dobiję. Ty się tym leczysz? Aha, tak. Tak, bo to jest dotyk wampira. O, dobre. Ciekawe, czy trafię. Część teraz tak nietrafione. Dobrze, drugi pocisk. Czekaj, czy mogę? Nie, nie mam tego. Krytyk? Nie. Aj. No spokojnie, jest zamrożony. To ty go dobij już. Daj, spasuj tym Wulgrafem i po prostu go dobij. O, dobra, to ja go dobiję. Po dwa. Belka teraz keruje, wszystkich zabija. Dobra. Idę przejrzeć te cele. Pogadać z tymi więźniami. Co zrobiłeś? Wszedłem do tego pokoju. Którego pokoju? Które było za kłódką. Jak to zrobiłeś? Otworzyłem drzwi. I co tu jest? Szczerze, to już nic. Wszystko wziąłem. A. Trzeba posprawdzać. Okej. Okay. I on to mówił, że gdzieś tu jest tajemny ten. Tak, w najdalszym tu... pokoju... Trzeba... Co trzeba było zrobić? Nie wiem. Ale mi się zdaje, że to przejście jest gdzieś... Tu. To zrobić. O, zrobiłeś? Poczekaj tam, bo tam może coś spoko, być. Ja tylko zwłoki sprawdzam. Stary, my tu byliśmy. Wiesz, nie co byliśmy. Pamiętasz te jaskinie, co weszliśmy do niej i tu były te takie grzyby i tak dalej? No. I te takie, to jest to. To jest ta jaskinia. Tylko z drugiej strony weszliśmy. O, tu jest skrzynka, patrz w tym. Ej, widzisz? No, tak.
Stara laska ziemi z czaszką. Wyślę ci. Trochę dużo jest tych grzybów, nie będę kłamał, bo widzę ich tam 5-7. No, musimy je zabić? Dobra, to jest trujące, Krystian. Po prostu zacznij. Ja się ustawię tu na moście. Odepniemy berkę. Ulecz Wulgrafa jeszcze. I ty tam zaczynasz po prostu robiąc ten deszcz ognia, nie? Robisz deszcz ognia i lecimy z nimi. Dobra. I teraz dawaj deszcz ognia. Tak. Czekaj, bo mam trochę średnio zasięg. Okej, okay, dobra. To się wycofaj, pamiętaj potem. Szybko! Bum, 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 bum. Zadziałało? Ty tak, żeby w ogóle nic nie oberwały. Właśnie widzę to. I nie mam pojęcia dlaczego. Dobra, zaraz je zanalizujesz. Zrobimy póki co może w takim razie te. Ustaw się Wulgrafem koło mnie może. Po prostu. Ale uważaj na to. Biegnie tędy! No to Krystian, no makro takie. A. Dobra, to walimy w tych strażników po prostu. Może te grzyby są nieszkodliwe? Teraz te grzyby zbadaj. One są odporne na ogień, wodę, powietrze, ziemię, truciznę. Można je tylko uderzyć. Hmm. A masz taki czar magiczny, taki niezwiązany z żywiołami? Wiesz, taki zwykły, jakbyś z laski bił. Rozumiesz, o co chodzi? No bo teraz się nie przedostaniemy, bo to tak trochę płonie. Czekaj, czekaj, mam pomysł. Bo ja się boję, co będzie, jak będzie kolej tych grzybów. W sensie, wiesz, ich tura. Nie no, spokojnie, Paweł, ze mną nie zginiesz. Okej. Okay. Ten Sable to tak, wiesz. Szukaj, szukaj. No wydaje mi się, że miałeś taki autoatak, czy coś takiego. Tak, tak, ale to bije od ognia, więc bez sensu. Aha. Dobra, to nic nie rób, to zbieraj punkty akcji w takim razie. Bo nie wiadomo, co te grzyby zrobią w sumie. To może lepiej zbieraj. Czekaj, ja sobie podejdę. I dalej mamy efekt leczenia, który rzuciłem na samym początku. Więc w sumie spoko. To jest poza zasięgiem. Mówię, dobra. Te grzyby można tylko zniszczyć bronią. Mhm. Nie można ich spalić ani nic. Ale te strażnik, tych strażników można. No, dawaj nim naprzód. Ale tak ostrożnie. Dobra, i to co teraz? Lewy górny. Uważaj, już. Chyba nie będzie zbyt trudne. No. Dobra, to wygląda obiecująco. Ale to jest 17 po, a my który mamy? 16. Wulgraf. Zbieraj punkty. Zbieraj punkty. Już mam full punktów. Aha, no to coś zrób. Żywiołak może. Albo coś. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja mam coś lepszego. Może nie umarły fechtmistrz i z koło grzybów je zespawnuj? Jak tego, nie wiem czy masz zasięg, raczej nie. Buga, buga, buga. O, super. Nie? A serio, to nic nie zadało? Stój, stój. Dobra. Ja spróbuję teraz jak najwięcej obrażeń zadać. Okej, walnąłem je. Jeśli grzybą coś pozadawałeś, tylko że przez to, że płoną, to będą się leczyć. ...71. Okej, potrzebujemy deszczu, potrzebujemy deszczu, jak najszybciej. Spoko, spoko, tylko coś zrobię. Okej. Potem ty dalej oczyścić. Możesz tutaj przyjmować obrażenia. Ja mogę Nika ten zrobić, koło grzyba. Tak chyba zrobię. On trochę oberwie, ale nie szkodzi.
On się spalił. A. To nieważne. Nie było tematu. No nie może być. Szybko, deszcz, bo musimy tam doskoczyć z Wulgrafem i resztą rodzinki. Po prostu przeklinałem jednego grzyba. No rozumiem. Przeklinam cię, grzybie. Próbuję zabić tego z prawej najpierw sfokusuję. Czy tego z klątwą? Nie no. Tego z prawej. Jak chcesz? Zatrucie mu hit skierowi! No, myślisz, że powinienem szarżować na te grzyby? Ej, chcesz, to jest. Tylko, że dalej to jest ogień, ponieważ żywiołek był. Wiem. No ale dobra. Albo? Próbuję zaszarżować i czekaj, i to kosztuje 4. Dobra, to powinno być idealnie. Zrobię tak. Cheat. I teraz tak. Dobra, jeden. 7000 expo za jednego grzyba? Tak, tylko musisz mnie leczyć, Krystian. Musisz mnie leczyć. W następnej turze już. Przecież masz leczenie jeszcze przez 3 tury, mordo. A, faktycznie. Dobra, to nieważne. To helpunio. Co? Wow! Co? Tego się nie spodziewałem. Ja też. Co to, fechtmistrz leci? Nie? Co się stało? Ej, ten eksploszkielet, gdzieś go ustaw koło tych dwóch grzybów po prawej, bo one w niego strzelają. A on jest odporny w 100%. No, jednak nie. Nie było tematu. Co to jest? Zaraź cel paskudną chorobą. Mogę zaurozić grzyba. Czekaj. Potrzebuję się trochę podejść. O. O nie, dobra. Nie, źle zrobiłem. Czekaj. Zero. O, mam zasięg. Dobra. Chwila, dzwonią do mnie. Okej. Ten wir jest taki średni. Znaczy... Mogę użyć wiru. Mogę się uleczyć, ale chyba mi nic nie będzie. Wir czy zwykły atak? Chyba wir. Wiecie co? Użyję wiru. Bo on będzie lepszy po prostu. Tak, bo miałem pewność, że coś trafię. Dobra, Krystian ma jakiś telefon, nie wiem ile to zajmie, więc... A, dobra, Krystian gra, tylko po prostu gada z kimś, okej. Okay. Jakim cudem, ile te grzyby mają uniku? O, oślepił grzyba. O boj, dobra, zabawnie. Co teraz zrobi Krystian? No to jest pytanie. Żeby jest zamoczony, zatruty. Dobra, teraz będziemy... Ale jest okej, okay. Zostały 3, w tym jeden tylko ma full HP, ten ma połowę, ten ma resztkę, więc jest łatwiutko raczej. A teraz belką będę musiał zacząć strzelać w tego po prawej, nie wiem czy... Trucizna... Przepraszam bardzo, z pracy do mnie dzwonili. A spoko. Ale już jestem. Dobra. Co, dzisiaj masz iść? Nie. A, okej. Okay. Wejdę tu bliżej. Chciałem, że cię wołali na pomoc. Dobra, ja chyba dobiję tego po prawej. Mam go. Dobra. I ustawię się tak, żeby było korzystniej już na tamte grzyby. Melka ma super, bo ona ma dużo akcji. Ten grzyb w ogóle zauważyłeś? Wulgraf oślepił tego grzyba? Jak go oślepił?
Ślepił? W jaki sposób? No, bo Graf go oślepił, widzisz. Grzyb jest ślepy, nie zauważyłeś? Nie zaatakował nas teraz. Przeklęty, tej osłabiony, oślepiony i w dodatku mokry. Najgorsze to te mokre. Dobra. A, muszę podejść. No nie, jak podejdę to... O, paskudnie. Mogę potrzebować, będę potrzebował heal'a od ciebie, wiesz? Okej. Okay. Zdecydowanie, mam 600. Chociaż uważaj tym Wulgrafem, ostrożnie. No, chyba, że Wulgraf oślepi znowu grzyba. To ty adrenalinę sobie zrobiłeś? Nie, powietrze. Nie, zamieniłem się w powietrze, no. Dobra, możesz mnie schilować, jak masz zasięg. Jak nie, to po prostu możemy bić grzyba. To nie szkodzi. O, dzięki. No, ja teraz będę berką, więc berka ładny dipsik bije. A co to daje w ogóle? Nie mam pojęcia, co daje klątwa i osłabienie. Aha. No bo nie jest podpisane nigdzie, co to daje. Aha. Uf. Dobra, mogę zaatakować. O! Dobra, zapiszmy. Możemy jakoś rozwalić tę truciznę? Łowy w grani łowcy. Więc jakbyśmy tutaj przyszli wcześniej, to by nic to nie zmieniło, bo byśmy i tak tutaj nie weszli, tylko byśmy ich pokonali i w sumie to tyle. No mielibyśmy to już oczyszczone, nie? Jak długo to będzie opadać? Nie wiem. Możesz coś z tym spróbować zrobić? Tak, za chwilę. Aha. Podejdź tej berką. Berką? Tak, podejdź do mnie berką. Dobrze. O! Zniknęło. Dobra, wychodzimy. Wróciłem heal'a, niech się leczymy i biegniemy dalej. Już... O nie, no nie, no i tak wpadli. Dobra, to jest wyjście, musimy wrócić po ten, ale musimy wrócić po więźniów, Krystian. A, no, tak, tak. Mamy tak w questie. Teraz musimy wrócić po więźniów, bo ten... zrobiliśmy drogę z więzienia. A czy teraz w ogóle całe miasto nie będzie wrogie przeciwko nam, aby? Nie wiem, raczej nie. Skąd będą wiedzieć, kto ich uwolni, jak wszyscy nie żyją? No, my przeżyjemy. No, tak, ale co łączy nas z nimi, wiesz, o co chodzi? No bo nas wpuścili, stary, do więzienia. Ja nic nie widziałem, ja nic nie wiem. No, chyba z Nolanem tutaj musimy pogadać. A, musimy pomóc najpierw pozostałym więźniom? No to... Halo. Ja bym pogadał z więźniem. Wynośmy się stąd. Chyba więcej ich nie było, nie? Więźniu. Chyba nie. Teraz spróbuj z nim pogadać. Dobra. I on teraz rusza chyba na zewnątrz. Jak ten, to powie nam, gdzie szukać tego czarodzieja. Tak mi się wydaje, że tak to działa. Często zamieniam się w krzak przez przypadek. Krzak w lochu. Dobra kryjówka. Czekaj, aż będzie kamień. Co? Możemy z nim pogadać? Droga wolna. Ukryci mieszkańcy wioski. Czarodziej przygotował dla nich specjalną kryjówkę. Piwnicę poza ich domem, ukrytą pod wielkim czarnym głazem. Najpierw jednak będziesz potrzebował klucza, który znajdziesz w jednym z uli czarodzieja. Zniszcz głaz i otwórz drzwi do piwnicy, a staniesz twarzą w twarz z tymi, których szukasz. A teraz wolność, wolność i słońce. Niech ci się wiedzie. Okej, czyli musimy... A, faktycznie, tamten czarodziej miał ulę, nie wiem, czy pamiętasz. No, miał. No, i musimy... Ale on zawala, widzisz to? Nie, akurat. On już wyszedł. O kurde, co za Speedy Gonzales.
Więc musimy wrócić. Podejść do... do czarodzieja. Czerdałeś się do czarodzieja? Uli. Nie, nie ma tam TPK chyba. To nie ma TPK przecież. To jest ten dom z pułapkami, co tam był, nie? Tak. Gdzie był ten dom? On jest na końcu całego miasta. Tam na górze, nie? No, ten wielki dom, nie? Tak. A nie, tu był teleport. Widmowy las graniłowcy. Jak ja tego nie widziałem. A to już nieważne, bo i tak tu doszliśmy na pieszo. Musimy iść. Te ule były... Dobra, ja je widzę. A do czego potrzebuję? Aha, wielki głaz. Ale gdzie znaleźć ten głaz? Za domem przy bramie do wioski. Czemu już u czarodzieja nie pada? Nie wiem, bo jest czarodziejski. Za domem przy bramie do wioski. Co to znaczy? Przy tym domie? Wielki czarny głaz. Brama do wioski. Dobra, idę tego poszukać. A ty spróbuj, a ty znajdź klucz, dobrze? No właśnie już jestem przy ulach. Pusty. Pusty. Klucz! Pusty. A nawet skrzynka tutaj była. Z zakurzonym pergaminem. Ja sobie przeczytam od razu ten. Brama do wioski chyba jest tutaj na początku gdzieś, nie? To jest brama do wioski. Brama do wioski to jest to. To jest za domem. Tu nie ma żadnego głazu. Może za tym domem. Znalazłem kolejną skrzynię. Uuu! Studnia? To będzie to? Nie no, nie w życiu. Co, znalazłeś jakiś wielki kamień? Nie, szukam obecnie. Czy to może być tu? Mam! Mam. Znalazłem. Możesz się do mnie teleportować, jak masz klucz. Taki właśnie mam zamiar. Znalazłem. Ta piwnica. Ugra w spotted something. Padam. Bra! Uważaj, uważaj, tu mogą być pułapki cały czas. A nie, to naprawdę jest kryjówka. Aj, lustro. How very strange to see a friendly face in these dark. A cat told you. I don't know much about. If what you say is true, it must be Jinxica to whom you spoke. We called for old Jinxie because of that. But he had been somewhat. Dobrze, że założyłem pierścień. O, o. O. Jeden z tamtejszych duchów, łowy w graniu. Ukryci mieszkańcy chcą się wydostać, korzystając... Musimy dezaktywować... Czyli już nie zrobiłem. Mamy tutaj kolejnego kota. Czekaj, bo mi coś zawiesiło grę. O, dobra, już działa. Skóra zwierzęca, bla bla bla, grot ogniowy. To jest zwykły kot, czy on coś ci mówi? Nie, ten kot jest jakiś dziwny. Co? Okej. Okay. To jest Christian Portal, czekaj. Ja w niego wejdę. Wulgraf musi teraz się przydać, bo musimy... Patrz, jest quest, że...
Jak już się rozbroiłem. Już je tam wszystkie rozbroiłeś? Tak. Dobra, jednak nie! Waga, 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 waga. Tu są pułapki. No i... Dobra. Jezus Maria! No to naprawiaj, Krystian. No i już je rozbroiłem. Ja rozbroiłem to na zewnątrz. Ale tych wewnątrz nie mogę rozbroić. No na pewno jest jakiś sposób. Dobra, to się skończyło bardzo źle. Na szczęście zapisałem tuż przed lustrem. Aha! Może wyślemy tam samego Wulgrafa? Tak właśnie myślę. Dobra. No ja pójdę z tobą, bo jestem ciekaw, co będziesz robił. Czekaj, jak na razie to ja unikam wszystkich pocisków. Bo szczerze nie mam pojęcia, jak je rozbroić. Jak ktoś zejdzie z płyty naciskowej, to uruchamia się ten. Możesz biegać teraz. Ale jak uciekniesz, jak ja wyjdę z płyty naciskowej, to obleje się wszystko olejem i wszystko spłonie. Więc musisz szukać sposobu. Czekaj, coś znalazłem. Oh shit, na górze jest tyle pułapek. Tu jest przycisk. Już go zrobiłem. A on coś robił? Zamknąłeś mnie teraz chyba w środku. A. Ale nie wiem, po co był tu w ogóle ten pokój. Chodź na górze na pewno coś będzie, Krystian. Na górze było pełno pułapek. A to jest zwierciadło? Tutaj jest przecież. Tu po lewej, patrz. No wiem, ale zamknięte jest. Jak to zamknięte? Aha. A sprawdziłeś te skrzynie i tak dalej? Wulgrof seemed to have spotted something, but then signals never to mind. Na co się nie zwracać uwagi? Nie wiem. Chodź do tej skrzynki. Ej, to z tą skrzynią da się gadać. Gadasz ze skrzynią? No nie mogę z nią zgadać, bo nie chce ze mną gadać. Aha. Skrzynia nie chce z tobą gadać? Tak. Okej. Co się stało, Krystian? Położyłem się, zanim mnie zabije. Leżę na łóżku, aż przestanie się palić wszędzie, czekaj. Co za geniusz z ciebie.
Bo już miałem takie, ej, umieram, położę się szybko. Znalazłem ważny pierścień. Ważny pierścień? Na szyi, przepraszam. Wiem, Krystian, co zrobić. Co zrobić? Musimy iść na górę. O Boże. Zrób deszcz. Deszcz. Szukam deszczu. Okej. Okay. Ja posiedzę na fotele. Na fotelu. Nie będę udawać, że jestem mądry. Przeczytałem w poradniku, co trzeba zrobić. Musimy, Krystian, zapalić świeczki. Skarbie, skarbie, powiedz wreszcie, kto jest najpiękniejszy w mieście. Bertia, Nadia, Wiktoria. Nadia. Obraziła mnie i tyle. Bertia. Wiktoria. O! Nie ma odpowiedniego... Jak ty to aktywowałeś? Naprawiłem. Zapaliłem świeczki. Widzisz, pociągnąłem dźwignię, jest okej. O, główny przełącznik systemu ochrony domu. O, udało się. Lekki złoty puchar, okay, lekki złoty puchar, klucz do piwnicy czarodzieja, lekki złoty puchar. Tak. A, te, co to za portal? Nie wiesz? Nie wiem, jeszcze w niego nie kliknąłem. Okej. Okay. Chodźmy może najpierw po mieszkańców, a potem wrócimy do tego portalu, dobra? Albo możemy te... Tak, już wszystko działa, dobra. Ja wrócę pod tych tam hipków. Lekki złoty puchar, lekki złoty puchar, lekki złoty puchar, lekki złoty puchar. One są drogie! The last thing he said. Oh yes, let's. Great gods above. Psst. Before we go, I might be able to offer you a little tip. When I was cleaning the rooms, I'd often hear him whisper Ikara to a locked chest in his chamber. O, wiem. Co? Wiem już co zrobił. Są skrzynką na górze. Chodź. Wiem. Poda mi ukrytą opcję, co można jej powiedzieć. Można jej powiedzieć no Ikara. Trzeba Ikara jej powiedzieć. Ikara. Co to jest? Co znalazłeś, Krystian? Dwa przedmioty boskie. Oh shit. Czyli te żółte. Jakie? Jakieś miecze jednoręczne. O, to Wulgraf. Ale dźwigam teraz za dużo, więc musimy udać się do sklepu. Aha, i potem to wrócić? Dobra. Tak. Jestem przeciążony jeszcze o 3 kilo. Dobra. Nie, bo ja bym posprzedawał, bo ja jestem na końcówce miejsca, wiesz o co chodzi. Więc za sekundę tutaj wrócę. A, dostaliśmy TP-ka do niego. Magazyn, biuro, okowa tawerna, dom Glena, wędrowany dom, młyn,
tutaj są jacyś sprzedawcy w tym mieście? Tak. Gdzie? Nie wiem. Tawernie chyba. Barman gdzieś zniknął. Ja nie wiem, czy ja go nie zabiłem. Jestem pewien. Nie ma żadnych kupców tutaj. A, ja mogę przecież tak się tapnąć. Czekaj. Widmowy las, nie. A nie, tak. Chciałbym iść... Ach, nie pamiętam, gdzie ta orczyca siedziała. Ja nie mam pojęcia, gdzie ja mogę posprzedawać itemki. Albo ja posprawdzę, bo trafiłem taki na item. Przykład ma. Szczurołap? No, albo większość postaci, albo ten Stabi, gg, on ma przecież ten. No już widzę. O, są ten markowie, ma 14 defense against disembowel. You have it in your very possession, you say. Prove it. It seems Lieutenant Gural has to answer. A, zrobiłem jakiegoś questa. I tyle. Dobra, zobaczmy, co teraz mam. Jednoręczna broń na poziom 19, orkowy miecz żagwi. Oh shit. Znalazłem jakiś kozacki trójząb. Potrzebujemy jeszcze... A, to jest... A. Dobra, szukam też tego. Krystian, mam pytanie. Słucham? Jest dość ważne. Weź sobie w ekwipunek, nie? No. Weź zakładkę różne.
A potem te, tam masz taką zakładkę ostatnio dodane, nie? Chwilka, chwilka, już ci powiem. Bo... Ty się posortuj to sobie. Upgrade'uję Wallgrafa. Okej. Gdzie to znikło? A tu. A tu szukam pewnego bardzo ważnej rzeczy. No, ekwipunek ostatnio dodane i co z tym? I czy tam jest coś tam, jakiś, jakaś książka, coś tam z tytanami? Słownik tytana. O, masz to? A masz przeczytane? Przeczytaj to. Właśnie go przeczytałem. Dobra, nie wyrzucaj tej książki, to tyle. Dobra. Jeszcze sobie pójdę. Tędy. Jak skończysz, to tepnij się do mnie. Wykupię sobie kozacki. Ten, jak on się nazywa. Mam. O. No chyba skończyłem, już do siebie tepam. To idealnie. A bo jeszcze zobaczę sobie tylko bronię Wulgrafa. Okej. Okay. Mam lepsze, XD. Co, te boskie są jednak gorsze? No są gorsze niż te, które ja posiadam. A to beka. O. Gdzie masz tam? Ulecz. Pamiętasz to miejsce? Otworzyłem te bramy. W jaki sposób? Kojarz te dźwignie tu? Ona nie baje. Uważaj! Ulecz nas najpierw. Ulecz nas. Nie wiem, co tu będzie. Nie wiem, co tu jest. Tu oprócz tej jednej dźwigni były jeszcze dwie poukrywane, wiesz? Hmm. I po prostu je znalazłem. Jak można zauważyć, mam nową różdżkę. A, wysłałem ci ją. Ja ją znalazłem właśnie, pamiętam. I ci... Dobra. Chodź ze mną na dół, bo to chyba coś dużego będzie. My.
Grobowiec rycerza. O, jest portal, fajnie. A, to wygląda groźnie. Wygląda groźnie. Wygląda jak ogromna arena walki. Góra kości. Przed nami jest czujny strażnik. Można z nim pogadać. Poziom 16. O, czy wygrasz? Ja już może sobie pójdę. O, ma perswazję 2, ej. Wygrałem. A bo już się zakradałem grafem do tyłu, no? Dobra. Ja mama mi kazała zamknąć, czy są tortille. Okej. Okay. Kurde, niedobrze. Dobra. O, 50 minut już, o kurde, kiedy to minęło. Kiedy to minęło? Siema. Cześć. Krystian. Słucham bardzo. Co się stało? Gość, ten strażnik, przekonałem go, ale on mi powiedział, że to jest obłożone klątwą mrozu i musimy uważać. I że spoczywa tu ciało jakiegoś wielkiego rycerza. Chodźmy. A ja będę nieśmiertelny! Trzeba iść chyba za ścieżką, którą widzi Wulgraf, wiesz? Co ty nie powiesz? Oh, shit. Nie, żeby coś! Dobra, tak zrobimy. Ale to w następnym odcinku. Dziękujemy wam za dziś, do zobaczenia, pa pa!